Cześć, witajcie, z tej strony ja, Cezariusz, a w dzisiejszym odcinku przesymulujemy sobie trzy sezony trzeciej, drugiej, pierwszej ligi oraz ekstraklasy. Zobaczymy, kto zostanie mistrzem, kto będzie awansował, kto będzie spadał. Wszystko oczywiście odbędzie się w EA FC 24 na modyfikacji Polish Expansion Pack. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym zaprosić serdecznie do subskrybowania kanału oraz zostawienia czegoś po sobie, na przykład lajka albo komentarza. A ja bez przedłużania zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. W naszym teście będą brały udział wszystkie drużyny od Ekstraklasy do trzeciej ligi, tylko że w trzeciej lidze będzie tylko 10 drużyn, bo tak zrobili twórcy tej modyfikacji. Więc stworzyłem szybko sobie trenera, wziąłem go do losowego klubu, chyba świtu z Kolwin, który jest oczywiście takim średniakiem. Oczywiście nie ingeruje w to, co się będzie w nim działo. Po pierwszym sezonie naszej symulacji tak prezentuje się tabela trzeciej ligi. Awansuje do drugiej ligi Wieczysta Kraków oraz Elana Toruń. Blisko był Świt z Kolwin. Z drugiej ligi spada Sandecja Nowy Sącz oraz Zagłębie 2 Lubin. Do pierwszej ligi zobaczymy, kto będzie awansował. W Baranżach zagra ze sobą oczywiście cztery zespoły, a Kotwica Kołobrzeg i Polonia Bytom bezpośrednio będą w drugiej najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, z której to spada Górnik Łęczna, Znicz Pruszków oraz Miedź Legnica. Natomiast do Ekstraklasy będą walczyli Wisła Kraków, Wisła Płock, Arka Gdynia oraz Stal Rzeszów, a bezpośrednio awansują GKS Katowice oraz Lechia Gdańsk. Z Ekstraklasy spadają wszyscy Beniaminkowie, no blisko było, żeby spadł Widzew, ale mamy zaskoczenie. Górnik Zabrze mistrzem Polski i to ze sporą przewagą nad Kolejorzem. Natomiast w półfinale Pucharu Polski zmierzył się ŁKS i Widzew, ale ostatecznie ŁKS pokonał najpierw Widzew, a później Raków Częstochowa w finale i został zdobywcą Pucharu Polski. W trzeciej lidze najgorzej tym razem poszło Lechii i Zielonej Górze, a awansuje Sandecja oraz Zagłębie 2 Lubin, czyli dwa zespoły, które spadły, od razu awansują z powrotem do drugiej ligi. Z drugiej ligi natomiast spada ŁKS 2 Łódź oraz GKS Jastrzębie, Elana Toruń, czyli Beniaminek, ledwo się utrzymuje, ale udała się ta sztuka, a Wieczysta Kraków gdzieś tam sobie poradziła, w połowie tabeli została. Awansuje Znicz Pruszków i Górnik Łęczna do pierwszej ligi, z której wylatuje KKS Kalisz, Polonia Bytom oraz Podbeski Dziebielsko-Biała. W Baranżach zawalczą Odra Opole, Burby Termalika Nieciecza, Chrobry Głogów oraz Ruchorzów. Awansuje bezpośrednio Wisła Kraków oraz Wisła Płock. W Ekstraklasie natomiast GKS Katowice, Stal Mielec oraz Korona Kielce są spadkowiczami. Górnik Zabrze też ledwo się utrzymał, mistrz Polski z poprzedniego sezonu. A Jagiellonia zostaje nowym mistrzem polskim i wraz z Lechem Poznań oraz Rakowem Częstochowa będą reprezentowali nas w europejskich pucharach. W finale Pucharu Polski zmierzył się Lech Poznań ze Stalą Mielec i w tym przypadku faworyt zwyciężył. W ostatnim już sezonie najgorsza ponownie drużyna z Zielonej Góry awansuje ŁKS 2 Łódź oraz Siarka Tarnobrzeg. Świt z Kolwin ponownie na miejscu trzecim, oni mają po prostu pecha. Do trzeciej ligi natomiast zdegradowana została Stal Stalowa Wola oraz Elana Toruń. Awansem jednak mogą pochwalić się takie zespoły jak Stomil Olsztyn oraz Miedź Legnica. Z pierwszej ligi spada Pogoń Siedlce, Polonia Warszawa oraz Znicz Pruszków, natomiast do polskiej ekstraklasy awansuje Stal Mielec oraz GKS Katowice, a Korona Kielce Puszcza, ŁKS oraz Chrobry zmierzą się w Baranżach. W ekstraklasie nie powiodło się Ruchowi, Arce oraz Wiśle Płock. Kolejorz natomiast został mistrzem Polski. A w półfinale Pucharu Polski Radomiak pokonał ŁKS oraz Lechia pokonała Radomiak w finale. Link do modyfikacji zostawiam oczywiście Wam w opisie. Zapraszam do oceny filmu w sekcji komentarzy. Do usłyszenia.